roku na rok rośnie zainteresowanie naturalnym podejściem do zachowania zdrowia. Nie inaczej dzieje się w Dębicy. W miniony czwartek Centrum Edukacji Kana zapełniło się sympatykami ziołolecznictwa i medycyny naturalnej. Bardzo mi się podoba, jestem w ogóle zainteresowana zdrowym żywieniem, suplementami. Dużo czytałam o diecie, ale tutaj jest to uzupełnienie. Konferencja Zdrowie według polskiej recepty poświęcona została głównie ziołolecznictwu według ojca Grzegorza Sroki. Postać i dorobek naukowy zakonnika związanego z naszym regionem przybliżył podczas wykładu lekarz medycyny Krzysztof Błecha. Wszyscy chcemy być młodzi jak najdłużej, wszyscy chcemy być zdrowi jak najdłużej i stosować należy w tej materii profilaktykę zdrowotną i to dzisiaj było właśnie o tym, jak użyć naturalnych produktów, czy to ziołowych, czy to pochodzenia pszczelego, aby się nie zestarzeć, a jak już się zestarzejemy, to żeby zestarzeć się, ale być nadal zdrowym, bo możemy być zdrowi, starzy i zdrowi, albo starzy i strasznie schorowani. W drugim wykładzie swoją receptą na młody umysł podzieliła się jedna z organizatorek spotkania, dr Lucyna Samborska. Leki to oczywiście najważniejsza metoda leczenia, jaką nam przepisują lekarze na receptach, ale często pacjenci również pytają o leki naturalne, czyli o to uzupełnienie leczenia, bo często, jeżeli to ma być profilaktyka leczenia, jeżeli to ma być zapobieganie chorobom, jak najbardziej medycyna naturalna jest tutaj właściwa. Widzę, że uczestnicy konferencji notują, co mówi pan doktor, notują receptury. Przyjechali pacjenci i osoby zainteresowane tym wykładem i tym spotkaniem i z Rzeszowa, i z Sędziszowa, i z Ropczyc, czyli jest potrzeba takich spotkań, takich wykładów, takich konsultacji, takiego poszerzania wiedzy. Gospodarza imprezy Macieja Małozięcia zadowala fakt, że wydarzenia organizowane przez Kanę cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Dębicy. Serdecznie zapraszamy na kolejne wykłady organizowane przez Katolickie Centrum Edukacji Kana. W roku stulecia odzyskania niepodległości będziemy inaugurowali taki cykl wykładów o niepodległej lokalnie, właśnie rozmawiając o niepodległości w aspekcie lokalnym. Natomiast już wkrótce zapewne wrócimy do tematyki zdrowia, widząc, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem, tak aby też ci, którzy w jakiś sposób interesują się tą tematyką, mogli u nas znaleźć ciekawą wiedzę i fachowe porady. O tym, że warto dbać o zdrowie dębiczanom nie trzeba przypominać. Świadczy o tym chęć udziału mieszkańców w spotkaniach z zakresu zdrowego stylu życia. Jak widać, lokalne organizacje doskonale rozpoznają nasze potrzeby i z pewnością czekają nas kolejne ciekawe inicjatywy.